Czy kaloria jest kalorią? Nie. Słuchajcie, w ogóle takie pytania to były na forach w Stanach. Nigdy nie było takich pytań. Nie wiem, wy w Europie chyba jesteście niedorozwinięci, że takie głupie pytania zadajecie. My o tym wiedzieliśmy, zanim Republika tutaj powstała. Słuchajcie, kaloria to jest kaloria. Nie ma żadnej różnicy, czy ty wpierdolisz 2000 kalorii pochodzącej z czekolady, czy 2000 kalorii pochodzącej z mięsa. Różnica jest taka, że może będziesz bardziej głodny po wpierdoleniu czekolady 2 godziny później, ale twój organizm zareaguje na to, na te kalorie w ten sam sposób. Jeżeli ilość wpierdolonych kalorii jest większa od ilości wydalanych kalorii, czyli spalanych w czasie treningu, srania, biegania czy stania w kolejkach, jak to wy robicie, bo wszystko u was jest niedostępne, musicie stać w kolejkach, to wtedy będziesz tył, a na odwrót, to wtedy będziesz właśnie chudł, robił tak zwaną rzeźbę. Jak mówiłem, nie ma czegoś takiego jak rzeźba, po prostu jesteście spasionymi prosiakami, o. Jak ten długopis, jesteście po prostu zawodni, o. Tak więc, no, kaloria jest kalorią, możecie jeść, co wam się podoba, także do oporu, no i to są właśnie takie pytania. A teraz mnie propsujcie, to może coś wam jeszcze nagram, nie? Bez mnie byście zginęli. W ogóle zacznijcie się sami nauczyć myśleć, przecież ja wiecznie żył nie będę, nie? No, to tyle sobie, no, kapcza, kapcza.